Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Far Cry Primal. Ja jestem Sarge i wykonamy sobie za chwilę kolejne zadanie u rzemieślnika Łogi. To znaczy, czy to będzie zadanie dla niego? Zobaczymy, bo ostatnio spotkanie z nim nie zakończyło się dla nas za dobrze, delikatnie mówiąc. No ale zobaczymy, jak będzie teraz, kiedy udało się wydostać z tej jaskini, do której wpadliśmy poprzednio. I tutaj na górze mamy kolejną rękę Dajszy, czyli kolejną znajdźkę w tej grze. Chciałem ją najpierw zabrać, zanim przejdziemy sobie do kolejnej misji fabularnej. A tymczasem jeszcze przejdźmy tutaj do umiejętności, bo zdecydowałem, że te punkty, które sobie odblokowałem, punkty umiejętności, wykorzystamy sobie tutaj, na poskramianie dzikich kotów. Najwyższa pora, żeby poskromić więcej zwierząt, też mnie o to prosiliście, więc w tym odcinku na pewno sobie jeszcze jakieś nowe zwierzę poskromimy. Zobaczymy, na kogo uda się natrafić. Muszę tylko pamiętać, żeby odesłać w razie czego mojego białego wilka, bo on potrafi spłoszyć inne zwierzęta, a tego nie chcemy. Tutaj będę mógł poskromić lamparty, jaguary, rzadkie czarne jaguary, lwy jaskiniowe oraz rzadkie czarne lwy. Więc już takie zwierzęta, które spotykałem na swojej drodze. No ale tutaj nic straconego i możemy nadal to sobie ulepszyć. I tutaj tak, tu mamy też możliwość ulepszenia jeszcze właśnie tej zdolności, ale najpierw muszę przeprowadzić 5 poskromień. Znaczy poskromić 5 zwierząt. Na razie mam 2, bo ten biały wilk i sowa, więc jeszcze 3 zwierzęta muszę poskromić. Dlatego póki co wykorzystajmy pozostałe 3 punkty umiejętności na odkrywanie terenu poziom 2. Czyli będę jeszcze większy teren sobie odkrywał, kiedy będę tutaj biegał. To się może przydać, żeby po prostu więcej później widzieć na mapie. No a tymczasem ruszajmy już w takim razie do tego rzemieślnika. No i lepiej uważajmy, żeby znowu, kurde, na nas nie nasikał tak jak ostatnio. No dopiero teraz się domyśliłeś? Marwa? Palu gwaifasz na majta tiwaj. Na majta. Winja sakwin. Pasta. Kala. Zajwaj szaszwaj. Hasar urusis. Bal winja tacis la dajsu. Ma hasar urusis mi pijauda. Szaszwajdam, una taraj, uwinczaha gwaifa. Buda fmajgan. Szaszwarsu dajszan hasar urusi sancha. Haj mi. No to nam kurczę wymyślił ksywkę, co? Nazwał nas Sikolem. Krew Oros. Szukaj kamieni zwanych krwią Oros, czyli w tamtą stronę będziemy musieli się udać. Tutaj sobie zejdę jak najbardziej. Korzystajmy taką możliwość. I właśnie nie wiem, czy nie odesłać już tego białego wilka, wiecie? Zerknę sobie na mapkę i zobaczmy. Tutaj i tak nie ma zwierząt, które mógłbym właściwie zabrać ze sobą, to znaczy poskromić je, więc na razie może niech idzie ze mną. Chociaż, no nie wiem. Nie wiem, czy on obejdzie teraz tą drogę tutaj. A tam mamy też jakieś zwierzęta. No widzicie, jednak można też oczywiście znaleźć takie zwierzęta, które teoretycznie nie są pokazane na mapie. Tylko po prostu na mapie są pokazane te zwierzęta, które najczęściej można spotkać. Oj, coś mnie tutaj goni. Kurde, pewnie jakiś krokodyl. Czy coś.
Mniejsza z tym. Weźmy trzcinę, bo ona też mi się przyda na przyszłość. Ożeż, kurde. Czy to są jaki? Podejrzewam, że to mogą być właśnie jaki, wiecie? Przydałby się teraz, kurczę, wilk, żeby mi pomógł zapolować, ale spróbuję może. Tylko nie wiem, czy mnie pozostałe nie zaatakują. Tego się boję. Dobra. Czekajcie, teraz wytwórzmy od razu kolejne. Lecimy, lecimy dalej. Okej. Trzy razy wystarczyło i rzeczywiście jest to jak? To super. Możesz, kurde, a tutaj co? To jest nasz? Dokładnie. Biały wilk się spisał. Nie wiem, skąd on się tutaj nagle wziął. Oj, nie chciałem uleczyć, kurczę, bo... Chciałem tutaj oskurować jaka. Skóra jaka się przyda jak najbardziej, bo jest ona też nam potrzebna do pewnego ulepszenia, z tego co pamiętam. Muszę sobie tutaj zerknąć. O właśnie, torba na mięso. 5 skór jaka. Więc jeśli jeszcze jakieś spotkamy, no to spróbujemy zapolować, ale na razie wejdźmy tutaj na górę. Myślę, że tędy będzie najprędzej. I odszukamy te kamienie. No to właśnie dopóki nie będę... O, tu mamy jeszcze, kurczę, jednego jaka. Raz. Drugi. I proszę, jak trafię w głowę, to nawet dwa razy wystarczy rzucić tą dzidą. Czy raczej włócznią, no jak kto woli. Ale właśnie chcę też więcej trochę włóczni poużywać, żeby nie strzelać tylko z łuku. Zresztą to jest to, co mówiłem ostatnio, że na te większe zwierzęta zdecydowanie trzeba używać właśnie włóczni, a nie łuku. Wow, tam mamy kolesi. To ostrożnie. Aż sobie wyślę jeszcze szybko sowę. Dobra, ona tutaj pooznacza mi, ale tylko tych dwóch mamy chyba. Tak więc spokojnie. Ja zdejmę tego tutaj. Dobra, teraz kolejny. Pięknie. Dwa celne strzały w głowę. I możemy przeszukiwać to miejsce. Kurde, tutaj koleś bez głowy. Tragedia jakaś. No i teraz tak, zbadaj stare menhiry Winja. Ale o te też chodzi na przykład, czy niekoniecznie? Bo tu mi teoretycznie pokazuje ten obszar. Ja sobie zobaczę tak. To może trzeba będzie spalić. Mamy tutaj w ogóle akurat jakiś ogień? Mamy. Też prosiliście, żebym pokazał, jak się strzela strzałami właśnie, takimi zapalającymi, więc proszę bardzo. I podpalamy automatycznie. I to pewnie tutaj coś znajdę, tak? Zbadaj. Hasar Urusis. No proszę, zbadaj odblaski. Czyli ruszamy w tamtą stronę. Ale to aż tak daleko, 300 kroków, czy 300 stóp, nie wiem, czy to właśnie jest mierzone w krokach, czy w stopach. Mniejsza. Spróbujmy kolejnego jaka złapać. O kurde, jedno celne trafienie w głowę wystarczy jednak. No to ładnie. Atakują mnie! Aj! Da, spokojnie, uratować też naszego wilczka. Jeszcze, jeszcze. To jeszcze nie koniec. Dobra. Już niedługo mam nadzieję, że będziemy mogli skorzystać z pomocy bardziej potężnego zwierzęcia, nie tylko właśnie białego wilka. Patrzyłem się na statystyki. Fajnie by było na przykład tego jakiegoś lwa zabrać. Nie, nie chciałem mu podarować, kurde, tego mięsa, ale dobra, niech będzie. I tutaj był jeszcze jakiś drugi jak, ale już gdzieś uciekł niestety. Tam jest teoretycznie zapach.
pójdziemy za tym, bo przydałoby się jeszcze właśnie jedną skórę jaka zdobyć, proszę. Ale tutaj jest biały, może to jakiś rzadki będzie. Jasny gwint. Uwaga. Będzie uciekał, będzie uciekał. Nie damy mu uciec tak łatwo. Najlepiej bym go w głowę trafił, ale nie dam rady chyba. Dobra, strzelam po prostu, czy tam rzucam. Podejdę jeszcze troszkę bliżej na wszelki wypadek. Skubany, no, ucieka ciągle. Wow, wow, nie w tą stronę. Dobra. Teraz tak, tworzymy kolejną włócznię. Aj, nie trafiłem. Troszeczkę wykorzystamy tego, ale myślę, że tutaj warto. Dostałem punkty doświadczenia. To musi być jakiś rzadki. Dokładnie, rzadki biały jak. Super. Włócznia przy okazji też odzyskana. No i lecimy. Tyle tylko, że właśnie brakuje mi nadal jeszcze tej jednej skóry, ale... Patrzcie. Tutaj akurat mamy... A spróbujmy, rzućmy przynętę. Tylko oczywiście nie jest powiedziane, że akurat to zwierzę tutaj przyjdzie. Ja chciałem odesłać jeszcze tego białego wilka na razie. No i zobaczmy, czy to w ogóle zadziałało? Niestety, nie. Żadne zwierzę nie zainteresowało się przynętą. A szkoda. Jakby tak właśnie tego jaguara się udało schwytać. Oj, oj, oj. Tutaj akurat mamy, patrzcie. On biegnie gdzieś tam dalej. Kurde, ale opuszczam obszar misji, muszę uważać. Jeszcze raz wypróbuję. Patrzcie, powinno się udać. Okej, to teraz podchodzimy, zakradamy się. Oby tylko misja się nie anulowała. Pięknie. Mamy, mamy nowe zwierzę. Teraz szybko wracam na obszar misji, żeby mi tutaj nie anulowało. I patrzcie, w tym momencie mogę korzystać z pomocy jaguara. I jakie on ma statystyki w porównaniu do tego białego wilka? 2 punkty siły, 4 szybkości i 5 skradania. A tutaj 2 punkty siły, 3 szybkości i 3 skradania, czyli jaguar jest lepszy, co tu dużo mówić. I jeszcze mamy dodatkowy opis. Atakuje niczego niespodziewające się cele i nie alarmuje przy tym pobliskich wrogów. To jest świetna rzecz. Tutaj warczy, aby ostrzec przed pobliskimi wrogami i drapieżnikami. Odkrywa w menu mapy 350 stóp terenu, czyli to są stopy, a nie kroki. Wokół ciebie. Odkrywa więcej terenu na minimapie. Dobra, no to teraz pogramy trochę z jaguarem. Kotek, jaki słodziaszny. No to chodź tutaj. No, strasznie się cieszę, że udało mi się już teraz właśnie jakieś zwierzę przekabacić na swoją stronę. Tylko teraz muszę zerknąć jeszcze na mapkę, bo ja będę musiał i tak przejść przez tą rzeczkę. Ale mamy możliwość wytworzenia tutaj już torby na mięso. Będzie ulepszenie i od tej pory mieści to 8 przynęt, 32 kawałki mięsa i 32 kawałki zwierzęcego tłuszczu. Teraz potrzebujemy 5 skór dużego łosia. Tutaj pióra, południowy klon, północny cedr. Kurczę, ten południowy klon i północny cedr to właśnie dość rzadko spotykane jak na razie przeze mnie materiały, więc troszkę szkoda, ale mam nadzieję, że uda mi się coś takiego w końcu zlokalizować i to pozbierać, żeby ulepszyć sobie też chociażby maczugę. Tutaj trzcina się przyda. Właśnie trzcina, z tego co pamiętam, jest mi potrzebna do tego, żeby jakąś chatę bodajże ulepszyć. Dobra, tutaj tych przedmiotów mam pełno. O, czy ja tutaj będę w stanie użyć szponu do wspinaczki? Chyba tak. Patrzcie, rzeczywiście. Użyjmy tego. W ogóle właśnie patrzcie, tutaj mamy symbol takiego orła. I to właśnie zazwyczaj oznacza, z tego co zauważyłem, że można się gdzieś wspiąć. No i mamy właśnie oznaczone 4 kamienie krew oros do zdobycia. Dobra, powiem wam tak, odeślę chyba
Chociaż nie, ten jaguar powinien do mnie przyjść niedługo. A tam mamy przeciwników. No oni... Na razie ten jaguar pewnie do mnie nie przyjdzie. A nie, przyszedł już tutaj. Bo fajnie by było spróbować, jak to zadziała, jeśli właśnie faktycznie ten jaguar ma takich po cichu likwidować. To byłoby fajne, żeby to sobie wypróbować. Dobra, przeszukujemy wszystko. Pooznaczać tutaj tych przeciwników. Jeszcze tutaj jedna osoba, ale jest akurat tuż pode mną. O, właśnie oznaczona. I to chyba tyle. Tego koniecznie będę musiał zaatakować. To znaczy, właśnie nakażę temu jaguarowi, żeby zaatakował. Może nawet teraz już. Obserwujmy, jak to będzie wyglądać. O kurde, sprawnie, szybko. Tylko, że teraz pytanie, czy nie zauważał ciała. Na razie nie wydaje się, żeby tak miało być. Ale patrzcie, jest ich tutaj więcej, zdecydowanie. Na razie tych tutaj możemy po kolei zlikwidować po cichu. Bardzo ładnie. Bo właśnie tylko nie spadali za bardzo i za szybko. Domyślam się, że tam trzeba zejść, żeby te kamienie zebrać, bo tutaj by było pewnie zbyt łatwo. Przy okazji bym przeszukał tego gościa, chociaż... A, on tam... No tak, on przecież spadł. Dobra, to zejdźmy na razie na dół. Okej. Tego możemy za to przeszukać na razie. Twarde drewno. O, teraz się zajmiemy tym gościem tutaj. On też jest oddzielnie od pozostałych. Teraz dalej lecimy. Czyżby zauważyli? Kogoś tutaj słyszę. To tego gościa chyba z tej strony, wiecie? On tutaj wejdzie, ja go będę musiał szybko teraz zlikwidować. Kurde. To właśnie on musiał chyba zauważyć ciało albo tamtego gościa, którego ja likwidowałem. Ale na szczęście nadal się udaje ich po kolei likwidować po cichu. Dobra, spróbuję teraz z tamtym. Ach, kurde, rewelacja. Jeszcze jeden tutaj. No, tego to nie wiem, czy trafię w głowę z takiej odległości, bo... On ma jakąś narzutę dziwną. Ale tutaj mamy jeszcze jakiegoś pracownika i na dole jednego gościa. Dobra, to zacznijmy od tego. No i jeszcze jedna osoba po tej stronie. Powinno idealnie to wypalić. Tu jeszcze możemy przeszukiwać. Kurde, kolejny. Oni sobie tutaj niezłą wyżerkę zrobili z tych ludzi. Ohyda. Kurde, ciężko będzie tego gościa trafić, bo on pewnie zauważy, jak ja będę stąd schodził. No ale muszę zaryzykować. Dobra, udało się jednak. I proszę, mamy krew Oros. Jedna sztuka na razie. No tak, tam gdzie oni kopią, to możemy to faktycznie pewnie znaleźć. To jest dobra wskazówka. Wygląda na to, że tutaj tak naprawdę jedna osoba jeszcze jest do zlikwidowania, czyli tamten właśnie na dole, bo... O, tam widzę już kolejną krew Oros, więc po to też pójdziemy. Nie wiem, czy do tego gościa jeszcze się zbliżyć, czy go trafię. Trafiłem, pięknie. Jakżeby inaczej. Mamy kolejny punkt umiejętności do rozdysponowania ewentualnie. Zerknę sobie tutaj tak na szybko. Ale powiem wam tak, chyba na razie nie będę tego wykorzystywał. Bo tutaj będę potrzebował dwóch punktów umiejętności, a jeszcze tylko dwa zwierzęta muszę poskromić. I będę w stanie te największe drapieżniki poskramiać, czyli tygrysy szablozemne i niedźwiedzie brunatne. Tu jeszcze będzie ta najlepsza umiejętność.
No dobra, po kolei, po kolei. Tutaj też mamy rękę Dajszy gdzieś. Ale najpierw krew Oros, kolejna. Przeszukujemy następnego gościa. I ta ręka Dajszy pewnie pod wodą, tak? O, tutaj też to jest. No proszę. Zabieramy sekret. Bardzo ładnie. I jeszcze w sumie tutaj z tego możemy coś zabrać. Twarde drewno. Jak ja bym chciał pióra zebrać. Będę musiał pewnie jakiegoś ptaka upolować, żeby te pióra jeszcze zabrać. I gdzieś tutaj po tej stronie widziałem jeszcze tą krew Oros, tak? Więc tylko wystarczy się wspiąć i będziemy mieli wszystkie. No i proszę, gotowe. Rzemieślnik Łoga dołącza do twojej wioski. Mamy trofeum. Czyli kończy to zadanie. Super. Bardzo dobrze. Więc mamy kolejną osobę w wiosce, która może być potencjalnym zleceniodawcą kolejnych misji w Rajeczego. Dostępna jest szybka podróż. Ja sobie właśnie zerknę na mapkę, jak to teraz w tym momencie wygląda tam. Patrzcie, oni mają właśnie jakieś misje. Rzemieślnik Łoga, tutaj łowczyni Dziajma. I jeszcze tutaj taka ciekawostka. Pamiętacie właśnie te takie misje z tymi wizjami narkotycznymi, można by powiedzieć? Przynajmniej, nie wiem czy ta poprzednia misja, ale ta tutaj, Legenda Mamuta, to ona właśnie wchodzi w skład tego takiego dodatku, który jest wraz z zamówieniami przedpremierowymi. Ja wam o tym mówiłem w pierwszym odcinku, że właśnie mam taką specjalną edycję gry, która jest zaopatrzona w dodatek Legenda Mamuta. I tutaj właśnie to jest, więc nie wiem czy ten dodatek obejmuje również tą poprzednią misję, ale tą, która mnie czeka, na pewno. Tutaj będziemy musieli uratować jakiegoś starego mamuta, ale no jeszcze zrobimy to innym razem. Na razie tutaj bym się chciał jeszcze rozejrzeć. Pytanie, gdzie się teraz udać właśnie? Tak się tutaj chciałem... Tutaj akurat szybkich podróży nie mamy niestety, gdzie ja bym chciał. To jest mały problem. Teoretycznie to dobrze by było się tutaj udać, w tę stronę i do tego ogniska, wiecie? Więc nie wiem, czy nie byłoby dobrze przepłynąć sobie tutaj kawałek, a później wydostać się po prostu na drugą część wyspy. Aha, jeszcze jedna sprawa, tutaj mamy wytwarzanie również. No i wreszcie, tutaj właśnie jako, że mamy tego rzemieślnika, to mogę również odblokowywać sobie kolejne ulepszenia. Nosidło na maczugi, będę mógł nosić 4 maczugi zamiast 2. Nosidło na włócznie zamiast 2, 3 i to jest super, no bo właśnie te 2 włócznie to bardzo mało, więc wreszcie będę mógł nosić chociaż te 3. Teraz nawet już mam skórę lwa jaskiniowego i mogę mieścić 4 włócznie, więc też sobie zróbmy. A teraz skóra zębacza, czyli jakiejś ryby drapieżnej widzę. Kamienny nóż. Nie potrafisz jeszcze wytwarzać kamiennych noży. Czyli to coś jak ten nóż, który już mam w ramach tego Uplaya. To sobie odblokowałem. I patrzcie, akurat krew Oros właśnie jest do tego potrzebna. Ale tutaj też szalony nóż. Pułapka. O, sakwa. Tylko, że potrzebujemy chaty Łogi. Czyli pewnie tamte zadania to jest właśnie konieczność stworzenia chaty. Też będę musiał to sobie zrobić. Bo sakwa zdecydowanie się przyda. Więc skóra kozicy też potrzebna, jak sami widzicie. Ale po kolei, no... Sam nie wiem, czy tak koniecznie maczugi potrzebuję, no ale skóry Cyjona i tak mam. Teraz skóra jaguara. 6 maczug będę mógł nosić. Wykorzystamy to? Myślę, że tak. Dalej, kamienny nóż. No to zróbmy to, chociaż szkoda mi tej krwi Oros, ale... No to jest jednak rzadki przedmiot. Tak patrzę, czy jeszcze tutaj gdzieś będziemy tego potrzebować. Dobra, to bierzemy ten kamienny nóż w takim razie. Rzadki południowy kamień. Dobra, na razie to będzie tyle. Płyniemy wobec tego. I właśnie tak sobie jeszcze myślę, że być może, nie mówię, że na pewno, ale być może w tym odcinku jeszcze wrócimy się do wioski i tam właśnie zbudujemy te chaty kolejne. Dla rzemieślnika Łogi i podejrzewam, że również dla tamtej myśliwej.
Też tego nie wiem. O kurde. Co to jest w ogóle? Spotykałem tą zwierzynę wcześniej? Patrzcie, małpy też są. No dobra. No w sumie małpy akurat tutaj się można było jak najbardziej spodziewać. Więc to mnie nie powinno dziwić. Ja chcę tutaj zerknąć, czy mogę iść dalej w tą stronę? Jak najbardziej. I pójdźmy właśnie tędy, bo może jeszcze jakąś trzcinę. Możesz mordę! Ależ mnie wystraszył, skubany krokodyl. No przynajmniej możemy go dzięki temu oskurować, ale jasny gwint. Jeszcze kolejny. Nie, to jednak chyba nie będziemy tędy płynąć, wiecie? Patrzcie, tam coś pływało. To może nie był nawet krokodyl, nie wiem. Nie no, spróbuję tutaj szybko przepłynąć i... Mam nadzieję, że jest tutaj jakiś ląd, no właśnie. Ale mnie przestraszył ten... głupi krokodyl, no. Niesamowita jest ta gra, naprawdę. Jeszcze trzcinę poproszę. Zdecydowanie właśnie przy rzeczkach trzcinę można odnaleźć, a... rzadka trzcina nawet, super. Dobra, tutaj miałem przejść tak naprawdę. Tu mamy te kozice, tak? Czy... dobrze mi się wydaje? Czekajcie. W głowę. Oj, 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 nie spadaj, nie spadaj. A nie, tutaj akurat jest jeleń. Właśnie z daleka pod słońce trochę nie widziałem, dobrze. Ale okej, okay, możemy ruszać dalej. Tutaj cały czas w kierunku tego ogniska idziemy. Spróbujemy sobie tutaj właśnie to przejąć. Cały czas z jaguarem przy boku. I jeszcze zerknę. Tutaj mamy borsuki, a tutaj cyjony. Cyjona też by się przydało zabrać. Tam nie jestem pewien, co to jest, ale nie. To też chyba te jelonki tylko. Jest ich tutaj sporo, trzeba przyznać. Tutaj są nasi. Nie wiem, czy oni nie walczą akurat z kimś, albo nie polują. Ominiemy ich i ruszamy dalej w kierunku ogniska. Nadal coś słyszę. Tutaj właśnie będę musiał... Oho, oho. To jest cyjon i tu ten rzadki, kurde. Nie, 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 czekajcie. Poprosimy przynętę. I teraz tak. Pozbędziemy się jaguara. Kurde, żebym ten rzadki cyjon tutaj podbiegł, to by było super. Ach, żadne zwierzę się nie zainteresowało przynętą. Zabieramy i... raz jeszcze rzucę. O, o, super. To będzie ten akurat. No to pięknie, uda się rzadkiego cyjona również zabrać ze sobą. Oczywiście no to jest jeden z najprostszych rodzajów zwierząt. Pogłaszmy. Ale nie wiem, czy nie zrobić sobie tak, żeby wszystkie te zwierzęta, które się da poskromić. Tutaj wam pokażę statystyki. 2 punkty siły, 2 punkty szybkości i 4 punkty skradania. Tak naprawdę niewiele... znaczy, czy gorszy. Podobny jak biały wilk, po prostu biały wilk jest gorszy w skradaniu, a ma większą szybkość. A co, i on jest lepszy w skradaniu. Oczywiście nadal jaguar jest najlepszy z tych wszystkich. No bo tutaj należy do drugiego rządku, więc nie dziwne. Jeszcze zwykłego cyjona bym w takim razie poskromił chętnie. Mamy kolejny punkt umiejętności. Powolutku się ściemnia, ale akurat jesteśmy przy ognisku. Tym razem nie będę, myślę, chodził akurat nocą w tym odcinku, bo właśnie chciałbym mieć dobry widok na te kolejne zwierzęta, bo może by się udało jeszcze kogoś poskromić. Byłoby, myślę, fajnie. Mamy tymczasem to ognisko. Nowy punkt odradzania odblokowany. Czekajcie, czy jest tutaj coś jeszcze? Są syjony, kurczę. Zwierząt nie da rady tutaj w ten sposób niestety oznaczyć. Czekajcie. Nie, nie, nie. Ja chciałem w sumie odesłać na razie tego rzadkiego syjona. Kurde, gdzie tam ci uciekli? Chyba gdzieś dalej niestety.
O, czekajcie, tam jest. Tam jest chyba Cyjon, mi się wydaje. Więc teraz tak, przynęta. Rzućmy to w tamtą stronę. Tylko nie wiem, czy to nie jest przeciwnik. A nie, to jest nasz, to super. I teraz podchodzimy. Tylko uwaga, bo tam są kolejne zwierzęta i... Wow, co jest grane? Coś zaatakowało chyba. Kurde, nie udało się. Jeszcze raz spróbuję. Rzucę tutaj. Ale chyba w tym przypadku akurat są za daleko. Dokładnie, żadne zwierzę się nie zainteresowało. Fajne jest to poskramianie, trzeba przyznać. Podoba mi się. Fioletowy liść, chyba nie mam tego jeszcze maksymalnej ilości. Rzućmy tam dalej może. O! Cóż to takiego? To jest chyba jaguar, a jeśli jaguar, to znaczy, że już nie muszę poskromić. Orzesz w mordę, wilki! Dobra, spadamy, spadamy, spadamy. Kurde, taka jeszcze grupa cała mnie będzie ścigać teraz w tym momencie. Ja uciekam na razie. O, i mamy kolejną trzcinę. No patrzcie, ciągle mnie będą gonić. Udają za wygraną, co? Zdecydowanie. Ja tutaj, kurde, zginę, jak to dalej pójdzie. Wilki też by się przydało ogólnie poskromić, no ale teraz już będzie ciężko, jak mnie zaczynają te atakować. Dobra, wylecz się, szybko. Okej, zdążyłem. Jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Okej, uciekają. Wiem, że mogę je też wypędzić ogniem, ale chciałem z nimi zawalczyć. No i dobra, skoro już to chciałem zrobić, to tutaj weźmy sobie trochę trzciny. No i miałem nie grać nocą, ale to jednocześnie też jest taka kusząca perspektywa, powiem wam. Rzućmy jeszcze raz tym, może się uda kogoś na to złapać. Chociaż nie wydaje się, tym razem chyba się nie uda. Tu jeszcze jest znowu jakaś skóra. O, kolejny jaguar. No dobra. Teraz jest akurat dość widno, co ciekawe. Jeszcze tam może rzucę. Da radę coś złapać, czy nie? Chyba nie. Kolejne przynęty wytworzę sobie tutaj. Dobra. Zabieramy to w takim razie. Tak jeszcze chciałem zerknąć tutaj. Mamy w tym miejscu stos kolejny. A może spróbujemy stos przejąć tym razem w nocy? Żeby było trudniej przy okazji i ciekawiej? Czemu by nie? Spróbujmy. A może kto wie... O! Mamy wilka, czekajcie. Przynęta. Tylko żeby większa grupa nie była. Zauważył to. I teraz podchodzimy powoli. I super by było wilka właśnie poskromić. Mielibyśmy już ładne postępy. Tylko to groźnie wygląda. No i udało się. Pięknie. Mamy już białego wilka, a także zwykłego. Ten zwykły domyślam się, że ma troszkę gorsze statystyki, zresztą zobaczmy od razu. I patrzcie, też 500 punktów doświadczenia za poskromienie. Tak, praktycznie identyczne statystyki, tylko biały wilk ma siłę 1 punkcik zaledwie, więc jest dość słaby, jeśli chodzi o atak. Nawet, kurczę, rzadki cyjon jest lepszy. Rzadki wilk prążkowany. Z tym już najgorzej z tymi rzadkimi, żeby je schwytać będzie. No ale dobra. Możemy się zapuścić tam dalej do góry. Tutaj łupek. I właśnie pytanie, którędy ja teraz wejdę. Muszę zerknąć sobie na mapkę, żeby to jakoś obczaić na szybko. Tędy w sumie przejdziemy, tutaj właśnie. Pójdę sobie w tę stronę. Może teraz dla klimatu zapalmy sobie maczugę. Chociaż trzeba przyznać, że widoczność jest całkiem niezła. Nawet bez tego ognia. Ale jakoś, kurczę, lubię zawsze w grach chodzić z jakąś pochodnią czy czymś w tym rodzaju, bo klimat jest wtedy moim zdaniem nie do zastąpienia.
Dobra, nadal tędy, jak dobrze pamiętam, tak? Było jakoś dziwnie. Tak, po prostu będę musiał się odrobinkę zawrócić. Co my tu mamy? Nakażmy wilkowi zaatakować, żeby zobaczyć go w akcji. Chociaż właśnie z tą siłą to może być ciężko, żeby tutaj schwytał, ale to akurat chyba był dzik, więc z tym nie było problemu. Więc nasz zwykły wilk po raz pierwszy... Oj, nie chciałem go leczyć. Nasz zwykły wilk... A nie, to nie jest dzik, tylko tapir. No to super, to fajnie, że udało się upolować, bo jeszcze skóry tapira nie zdobyłem do tej pory. Tam mamy jakieś zadanie, ale w tym odcinku się tym akurat nie będziemy zajmować. Idźmy nadal tutaj, w kierunku tego stosu. Dobra, mamy już przeciwników, słuchajcie. Rozejrzyjmy się sobą. No, tutaj ciężko będzie coś wypatrzeć wśród tych drzew. Aha, bo to jest na razie dwójka przeciwników, ale jeszcze poza tym stosem. To czekajcie, ja na razie odeślę tego wilka. A poprosimy o jaguara. On tutaj powinien nam ładnie podziałać, mam nadzieję. Spróbujemy jednego. Albo może wykonamy, kurczę, inną rzecz. Albo dobra, zróbmy tak jak chciałem. Załatwię najpierw tego. Dlatego niech zaatakuje jaguar. Proszę bardzo, szybka akcja. Naprawdę mi się podoba. Dobra, nie chcę uleczyć, tylko... Wezwano pobliskich wrogów, o w mordę. A wiecie dlaczego? Bo to było blisko tego stosu. I przez to teraz będę musiał się z tymi zmierzyć tutaj. Przeciwnikami. Ale jaguar świetnie sobie radzi, naprawdę. Obrywaj. Świetnie sobie radzi i podoba mi się, kurczę, to zwierzę. Będzie tutaj dawać radę. Oj, bo już zaczynam podpalać las, widzę. Więc muszę uważać na to. Dobra, kolejny. Gdzie? Już próbowałeś rzucać w mojego jaguarka. No, ten las zaczyna naprawdę płonąć. Tutaj słyszę. Proszę bardzo, wszystko płonie. Jak to ktoś powiedział w tej serii, zaczynam się zamieniać w prawdziwego piromana, co? No ale okej, okay. W każdym razie załatwiliśmy wszystkich. Tutaj w przypadku przejmowania stosów to nie mieliśmy żadnej informacji nigdy, że jest jakaś nagroda za przejście po cichu, więc nie ma problemu. Teraz nakarmimy naszego jaguara. I idziemy to przejąć. Dobra, tutaj jeszcze coś zabiorę ewentualnie. Czemu by nie, mięso się przyda. Aha, tutaj będę mógł się w razie czego przespać. Ale ja jeszcze jedną rzecz... Wow, patrzcie na to! Co tu zrobiliśmy? To czekajcie, da radę na przykład teraz podpalić? Czy nie? Zapal strzały, jak najbardziej, to jest fajne. Też właśnie prosiliście, żebym sprawdził, czy da się tak to podpalić. Podejrzewam, że tak, jak najbardziej. Proszę. Oczywiście, że się da. Nie trzeba do tego używać tylko podpalonej maczugi, ale może też być i właśnie podpalona strzała. I wystarczy wtedy łuk wykorzystać. No dobra, no to super, bo dzięki temu odkryliśmy sobie kolejny fragment mapy. Akurat przeżyliśmy całą noc, więc ostatecznie troszkę inaczej niż początkowo planowałem, bo chciałem się przespać, ale kiedy już zacząłem w nocy grać, to mi się spodobało i całą noc sobie przetrwaliśmy. I teraz tak, mam już 3 punkty umiejętności i w tym momencie, jako że kolejne zwierzęta poskromiłem, to mogę już tę umiejętność sobie odblokować i tutaj właśnie tygrysa szablozębnego i niedźwiedzia brunatnego będę mógł już teraz poskromić, więc to będzie niezłe, jak ja trafię na te zwierzęta, to będziemy mogli nieźle tutaj wymiatać. Tutaj jeszcze 3 zwierzęta, żeby to móc w razie czego sobie odblokować. A ten jeden punkcik, czy chcemy na coś wydawać? Tutaj mamy coś nowego. Lepsza żywność. Czas trwania efektów przepisów zostaje wydłużony. A, przepisów za bardzo nie używam. Pokażę wam wszystkie umiejętności tego rzemieślnika. Na razie jednak wolę inne umiejętności troszkę. I jeszcze tu mamy coś nowego, słuchajcie.
A, mam ulepszenie dla chaty Tensaja w tym momencie. Właśnie do tego mi była potrzebna trzcina. To super, jak będziemy tam, to może sobie to zrobimy. Jednak w tym odcinku nie będziemy jeszcze ulepszać tych chat, nie będziemy się tam wracać. Zrobimy to innym razem, być może w następnym materiale. Ja się już tymczasem z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, to możecie oczywiście zostawić kciuka w górę. Kolejny dłuższy odcinek za nami, więc mam nadzieję, że to zaspokoiło Wasze oczekiwania. Usłyszymy się oczywiście następnym razem. Cześć!